tego. Dziecię! Car Team Strzelaci TV. Siemaneczko, witamy na uroczysku karpiowym na piątej edycji Meus Carp Meeting. Kościoła. No a jedziemy do kościoła po co? Na chrzciny. Pozdrawiam kupelki. Jo, skrzydlaci kartiem, skrzydlaci TV. Piona. Siemanko, witamy wszystkich i pozdrawiamy serdecznie z uroczyska karpiowego. A jesteśmy dzisiaj, czyli 16 sierpień. Na zawodach. Piąty Carp Meeting Meus. Dokładnie tak, jesteśmy na drugiej edycji tych zawodów i spotykamy się po raz drugi właśnie na uroczysku, żeby powalczyć razem z teamem Meus o ich tytuł mistrza tych zawodów. Można tak to nazwać. Dokładnie, spotykamy się właśnie tutaj z tym mega fajnym teamem dzisiejszego dnia, czyli na integracji. Tak, od jutra zaczynamy zawody, czyli o 7 rano rozjeżdżamy się na stanowiska i od 9 zaczynamy łowienie. Ale to dopiero jutro. A wiecie, co będzie się działo dzisiaj? Zobaczycie później. Dokładnie, trzymajcie się i do zobaczenia. Boom. Zorganizowaliśmy zawody, które są zawodami z największą pulą nagród w Polsce na obecną chwilę. Głośniej. Zostaniesz moją żoną? Już! Obudzić prezesa. Pewnie jeszcze smacznie śpi, ale zaśpiewamy mu piosenkę na miły początek dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na stanowisku numer 10. Dokładnie na stanowisku, w którym byliśmy rok temu. Dokładnie na tych samych zawodach. Czas teraz rozbić się, czyli kupa pracy przed nami, zanim zaczniemy łowić, czyli rozłożenie stanowiska, rozłożenie spania, rozłożenie sypialni, więc zaczynamy rozbijać nas o obóz. Obóz rozbity, więc możemy teraz zacząć szykować wędki. Dobra, kilka słów proszę powiedzieć. Co tam zobaczyłeś na wodzie? No, mokra jest? Powiem tak. Warunki są niesprzyjające do pływania. Były niesprzyjające, bo właśnie teraz deszcz przestał padać. Aczkolwiek miejscówka znaleziona bez sondowania na tak zwanego farta. Przede wszystkim moja decyzja była podjęta tylko i wyłącznie dlatego, że w tym miejscu ryby skakały, więc tam postawiłem marker. Okej, słuszne założenie.
więc tam gdzie ryby, tam stawiamy, zobaczymy co się wydarzy. Nie kombinujemy, do końca zawodów jest kupę czasu, więc na pewno coś się wśliźnie te nasze zestawy. No dobra, to ładuj się do pontonu i stawiamy zestawy. Tak. No i po robocie. Zestawy wywiezione, 4 kije w wodzie. Pogoda się zmieniła, rano troszeczkę padało. Nawet było wiecznie. Fajna zmiana pogody, uroczysko lubi taką zmianę pogody. Powalczyliśmy w tym wietrze, ciężko było postawić zestawy, zresztą zobaczycie na kilku naszych wrzutkach, jak kręciło mną na pontonie na wodzie, ale wszystko udało się pomyślnie w punkt postawić, tam gdzie żeśmy sobie wysądowali, tam zestawy postawiliśmy. Co żeśmy tam założyli na te nasze włoski, pewnie jesteście ciekawi. No za dużo wam też nie możemy zdradzić, tak? Czyli jak się prezentują nasze zestawy, to nie do końca wam możemy powiedzieć, bo to jest sekret skrzydlatych. Ale wiadomo, łowimy w tym roku na kulki Vital Bajca, czyli wszystko jest podnęcone i na zestawach mamy Mojo zestawy zasypane po naszemu. Też nie powiemy jak, nie? Tajemnica? Tak. Tajemnica. Możemy tylko zdradzić rąbek, że na krecika. Na krecika, dokładnie. No co, co się okaże, to się okaże po dzisiejszej nocy tak naprawdę, nie? Bo dużo ludzi pływało po wodzie, dużo ludzi stukało, sprawdzało dno, testowało. Niektórzy są po prostu pierwszy raz i próbują sprawdzić, jak ta woda wygląda. My to doskonale rozumiemy, o co chodzi. No niestety, ryby się spławiały, na chwilę obecną już ich nie widać. Poszły sobie w miejsce, gdzie chcą odpocząć. No i musimy teraz odczekać to wszystko. Odczekać swoje i oczywiście poczekać, aż te rybki do nas wrócą. Były piękne spławy, ryby wyskakiwały nawet na pół metra, było widać nad wodę. Niestety teraz zrobiło się spokojnie i cicho, ale jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy pierwsze dwie doby, trzymamy się strategii, jeżeli nic się nie wydarzy, może wtedy zaczniemy robić jakieś delikatne zmianki, aczkolwiek na tą chwilę trzymamy się planu i robimy to, co żeśmy sobie wcześniej w głowach poukładali. No to co? No to mają wejść, to będą. Dokładnie. Będziemy na bieżąco pokazywać wam i transmitować, co się dzieje na naszym stanowisku, więc trzymajcie cały czas kciuki. Z całych sił. Druga ryba zawodów. Drugi nasz Google. Google to ja. Tym razem 19 i 20 kg. No dobra. No dobra. No co wam powiem, no to Łukasz, mogę wam czymś pomóc, nie? Trzecia doba zawodów. Nasza kolejna ryba do podmianki. W tym momencie mamy dwie dwudziestki plus jedna 21, druga 20-400 z haczykiem. No i 19, te ryby liczą się do naszej klasyfikacji. No i dają nam na tą chwilę pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że utrzymamy te pierwsze miejsce do samego końca, do niedzieli. I uda nam się nie fartem, ale ciężką pracą wypracować zwycięstwo tych zawodów. Zależy nam na tym, bo zawody są naprawdę bardzo wysokiej rangi. A na takich zawodach wygrać to jest naprawdę coś naprawdę wielkiego. Pokażę wam rybkę, to jest właśnie ta dwudziesteczka. Będzie mi ciężko, bo jestem już troszeczkę zmęczony po ważeniu, ale może się uda. Zobaczcie,
2400 z hakiem. Piękna rybka z uroczyska karpiowego. Życzę wszystkim zawodnikom takich ryb. Są piękne. Turek, co tam robisz? A właśnie taka jest sytuacja, nie? Kto nie pracuje, ten nie łowi. Ale leszczy? Można tak to nazwać. Nawijam kolejne 500 metrów żyłki. Bo niestety jest tak ciemno i tak wąsko na stanowisku, że mamy do przewiezienia kolejną wędkę. No i co zrobić? No. Może, że Subsonic 3000 metrów robi robotę, nie? Dokładnie tak. Ale już masz wprawę, bo już z 10... Przepinałeś i kolejne 3. To jest czwarty. Yeah! Pierwsze 3 miejsca. Rywalizacja niesamowicie zacięta. Wydawało się, że jedna z drużyn już na początku pozamiatała temat. Byli spokojni już prawie, a później się nagle poprzewracało takiej jednej nocy. To była noc chyba, gdzie złowione zostały 4.20, o ile dobrze pamiętam. Właściwie popołudnie i noc, bo zaczął Peter, później Sławek, później Rafał, później jeszcze dołożył tej doby Fabian bodajże. To były cztery chyba od popołudnia do rana złowione takie ryby 20+. I wtedy się naprawdę bardzo, bardzo zagęściło w naszej klasyfikacji generalnej. I puchar najcięższej kołyski z wynikiem 60 kg 500 gram. Łukasz Zieliński, Łukasz Murmyło, skrzydleczka z piwa. Gratulacje, chłopaki. Jest mi niezmiernie miło. Gratulacje. Oczywiście oprócz tych bonów, wszystkich, które chłopaki otrzymali, nagrodą główną do pierwszego miejsca jest ta piękna łódka Viking Boat, ufundowana przez firmę Viking Boat. Łódka jest naprawdę świetna, sprawdzona. Ale równie piękna. Szczęśliwi, na maksa zmęczeni, ale uśmiechnięci do końca. Cudownie. Angel. Przeszczęśliwy. And Szczurek. Skrzydlaci Car Team, skrzydlaci TV. No i po zawodach. Co dobre, to szybko się kończy. Dokładnie. Jeszcze chwileczkę temu zaczynaliśmy, a już dzisiaj skończyliśmy zawody. Zawody jedne z ciekawszych, jedne z fajniejszych, na jakie udało nam się dostać, być i na których braliśmy udział. Tutaj wielkie gratulacje dla organizatorów zawodów, dla Meusa, który naprawdę stanął na wysokości zadania i piąty meeting Carp Meus naprawdę oceniamy w skali 1 do 10 na 10 plus. Dokładnie, słuchajcie, udało nam się, wygraliśmy te zawody, to są puchary, pierwsze miejsce. Może nie udało się, ale daliśmy z siebie 100% i to zaowocowało. Dokładnie, walczyliśmy od samego początku do samego końca. Było mnóstwo brań, mnóstwo ryb, były ryby w nocy, czyli nieprzespane noce, ciężkie wywózki, ciężkie hole, no i oczywiście... Na koniec udało się stanąć na najwyższym podium, udało się powalczyć, no i jesteśmy, wygraliśmy i bardzo, ale to bardzo mocno się z tego cieszymy. Oczywiście gratulujemy też wszystkim innym ekipom, które walczyły, które gdzieś tam drapały, skrobały nam marchewki, były bardzo bliziutko nas. Aczkolwiek dowieźliśmy ten wynik do końca, a praktycznie ten wynik mieliśmy już po drugiej dobie. I od drugiej doby do samego końca go udało nam się utrzymać, więc cały czas ciężka praca, mnóstwo nerwów, ale summa summarum jesteśmy na najwyższym podium. No co tu mogę dodać? Jedynie co, to że bardzo Wam dziękujemy za
dużo miłych słów za to, że wspieraliście nas, odzywaliście się do nas i nam kibicowaliście. Trzymajcie się, skrzydlaci Car Team, skrzydlaci TV.